No dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 21 Ultimate Team na naszym kanale. Moi drodzy, dzisiaj spróbujemy sobie podjąć wyzwanie wykonania SBC o Marcela Desailly'ego. Nie mam pojęcia, czy uda się nam wykonać to SBC do samego końca, ale na pewno spróbujemy je zrobić. Zanim jednak to, odbieramy nagrodę za Silvera 1 w Squad Battles, gdzie wykonywałem sobie jakieś wyzwania, dostaję tam kilka tysięcy monet i jakieś dwie paczki. Nie są to najlepsze paczki na świecie, ale jak nas nauczyło doświadczenie, czasami w takich najgorszych z pozoru paczkach możemy trafić najlepsze karty, więc rzućmy okiem tutaj i... I mamy walkout! Czy ja o czymś nie mówiłem? Belgia, środkowy obrońca, to będzie jakiś inform. Oto jeszcze lepiej! Zajebiście, Boyata 84, no moi drodzy, skrojony traf pod SBC, inform wysoko oceniony, Boyata, swoją drogą, no dobra, czekajcie, w realiach FIFA 21 nie jest wcale grywalny, ale chciałem powiedzieć, że wygląda mega grywalny, co jest sprzedawalny? A, to ja chyba kolego cię sprzedam, chociaż nie jesteś jakoś dużo wart, myślałem, że będziesz wart nieco więcej jako inform oceniony na 84, ale jeżeli jesteś wart 15 tysięcy monet, no to chyba nie. Mimo wszystko, Boyata z tymi 79 punktami tempa wygląda spoko, ale jak zajrzymy na jego równowagę, dribbling i tak dalej, no to już się okazuje, że w FIFA 21 jest totalnie bezużyteczny. Niestety, moi drodzy, w tym momencie tak czy siak może się przyda, może go przepalimy tak czy siak, nie ma żadnego problemu. Otwórzmy dużą złotą paczkę premium razy 2 i zobaczmy, czy powtórzymy ten wyczyn sprzed chwili. No nie, tym razem nie, tym razem nawet bez ekranów, ale tak czy siak chyba walkout tutaj to sprzedawalne, to jest mega, mega pozytywne zaskoczenie, więc ja jestem jak najbardziej, no fajna, fajna niespodzianka, mega fajna niespodzianka, jaram się, dziękuję bardzo. No dobra, Marcel Desailly, czas na ciebie przyjacielu, a tych SBC będzie od cholery, to prawda, no kurde, no nie ma co się oszukiwać, to jest karta już z najwyższej możliwej półki, aż 9 SBC do wykonania jest potrzebne, no i zacznijmy od tego najwyższego. Swoją drogą, te swoje karty, które mam za player piki, będę musiał jakoś mądrze rozdysponować, bo muszę zaraz policzyć, w ilu SBC muszę je wykorzystać. Muszę wykorzystać sobie tutaj drużynę tygodnia lub mistrzostwa FUT, ale to jest 83, więc tutaj może pójść na przykład Boyata, ale liczmy. Raz, tutaj muszę użyć 2, tutaj muszę użyć 3... 4 razy muszę użyć jakiegoś informa albo player picka, więc żebym nie wykorzystał tych wszystkich player picków już teraz tutaj w składzie o ocenie 88, ale zacznijmy od niego, bo chyba będzie najwyżej oceniony. Ja tu zrobiłem ocenę 89, nawet jakoś się nie starając za bardzo, czekajcie, musimy to zredukować, kurde. Zrobimy tego Desailly'ego, zrobimy go z palcem w dupie dzięki tym player pickom. No i pierwsze SBC zostało przez nas ukończone, przepalamy sobie tutaj takiego Gattuso, przepalamy sobie Ilicicia, no dziękuję pięknie, Gattuso z paczki z ikoną Optimus Prime naprawdę super mi się przydał. Ilicicem coś tam sobie zagrałem, ale pozostałe karty, no to wszystko jest jakieś niewymienne, absolutnie mi jest to tutaj niepotrzebne, więc jak najbardziej leci na przepałkę. W znakomitej większości przepaliliśmy tutaj zawodników z Premier League, bo jakoś tak się złożyło, że mieli dosyć dużo zgrania. Może w sumie właśnie powinienem jakoś te zgranie jakoś bardziej sobie tutaj rozdysponować, bo ci zawodnicy z Premier League mogą mi się później przydać. To czekajcie, wywalę sobie jeszcze tutaj, tu może być sobie ten Aspas. Jeszcze mogę wrzucić sobie tutaj Goreckę w miejsce... No proszę, patrzcie, wszystko jest elegancko, zgranie tak czy siak mamy zachowane, więc przepalamy pierwszy skład, za który dostaniemy paczkę rzadkich piłkarzy Electrum, więc nie ma co zbędnie przedłużać. Tak, wiem, że przepalam Ilicicia, którego używałem czasami, ale moi drodzy, teraz odbieramy te nagrody i otwieramy tę paczkę od razu. To jest super paczka, to jest paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Ja w tej paczce oczywiście trafiłem Piresa Prime w FIFA 20. Teraz tego wyczynu nie powtórzymy, a szkoda, bo zawsze z tych paczek przydałoby się trafić coś wysoko ocenionego, nawet nie najdroższego, ale coś, co by jakoś ułatwiło wykonywanie tych SBC. Tutaj Unai Simon, no nie bardzo mi w czymkolwiek pomoże, a z drugiej strony dobrze, że jesteście sprzedawani. Kolejny skład, za który się zabierzemy, to ligowa legenda, 87 punktów overalla i potrzebna jest nam karta z mistrzostw FUT albo, no... Żaden problem, już, z przyjemnością. Zaczynają się, moi drodzy, sentymentalne pożegnania. SBC ligowa legenda będzie kosztować nas kilka naszych legend. Mianowicie, zacznijmy od Romaina Alessandriniego. 343 spotkania, 101 bramek, 92 asysty. Chłop był niesamowity od samego początku, jak tylko wykonałem to SBC do samego końca. Naprawdę, Romek jest totalnym kocurem, absolutnie, absolutnie żałuję, że go przepalam, ale tak czy siak raczej od tego momentu będę używał już tylko naszej jedenastki The Blues, moi drodzy. Wielkie ukłony dla Romaina Alessandriniego, jest niesamowity, naprawdę
absolutny kocur. Ale do takiego samego grona kocurów należy bez wątpienia Theo Hernandez, czyli player pick, który został trafiony przez moją młodszą siostrę Hanię. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Haniu, jeżeli to oglądasz. 296 spotkań rozegranych. Zaledwie 6 bramek i 29 asyst, ale chłop był absolutnie jednym z najlepszych obrońców, z jakimi miałem do czynienia w całej tej FIFA. Oczywiście ze względu na to, że wpisał się absolutnie perfekcyjnie w metę. 92 punkty tempa, do tego fantastyczna zwinność, rewelacyjna sylwetka. To Hernandez to absolutna legenda i ubolewam, że właśnie tego zawodnika tutaj będziemy musieli przepalić, ale moi drodzy, czas na te sentymentalne pożegnania, bo inaczej trzymałbym te karty do nieskończoności po prostu u siebie w klubie. Do tego SBC dokupiłem sobie takiego Hugo Lorisa za 22 tysiące monet i za 23 tysiące monet zakupiłem Jadona Sancho. Moi drodzy, tym samym... No muszę to przepalić szybko, bo się zaraz rozmyślę. Przepalamy, tak wiem, Gündogan, Hernandez, Alessandrini. Dotyczy to jeszcze 16 piłkarzy. Koniec. Moi drodzy, przepalamy ten skład absolutnie, odbieramy mieszaną paczkę rzadkich piłkarzy. Szkoda, że nagrody za te paczki są takie gówniane i nie dostajemy faktycznie czegoś, co w jakiś sposób by nam rekompensowało wydawanie takich ilości monet i przepalanie takich kosmicznych kart. Mamy coś niebieskiego, czy to jest Copa Libertadores? Argentyna, SO. Romero 90 punktów overalla, co jest grane? Rewelacja, fantastyczny Romero, trafiliśmy Totsa, mówiłem, że gówniane paczki, że gówno trafiamy, a tu wpada Romero cały na biało. I powiedzcie jeszcze, że ten Romero jest sprzedawalny, pewnie nie jest wart najwięcej na świecie, ale jeżeli jest sprzedawalny i jeszcze Joe Gomez, ile ty jesteś Romero wart? Ile ty jesteś Romero wart? 100 tysięcy! Zajebiście, mamy budżecik! 100 tysięcy budżetu na Desailly'ego wlatuje tak o! Najtańsi Romero na rynku chodzą za 110 tysięcy monet, więc jak go wystawimy za 105 czy 107 tysięcy, to zgarniemy tę stówę po prostu tak o, od razu. Więc moi drodzy, Romero i przepraszam bardzo, ustalimy sobie tutaj cenę. Będzie to jakaś promocja, niech ktoś go kupi w promocyjnej cenie, ale będzie miał od razu tego zawodnika, a my będziemy mieli od razu monety. I wszyscy zadowoleni. Dwa najdroższe SBC ukończono, czas na kolejne, tym razem ligowa finezja z Serie A, chociaż wiecie co, zastanawiam się, czy nie powinienem ukończyć też tych pozostałych, ale tu są już coraz słabsze te składy, więc zróbmy tę 87 i lecimy z tematem dalej. Kolejny skład ukończony, kolejne sentymentalne pożegnania, moi drodzy. Wilfred Zaha, drugie Foot Champions. I to jest mój drugi player pick. Pierwszym Foot Champions, moim player pickiem był Timo Werner, tutaj Wilfred Zaha. 426 spotkań, 204 bramki, 162 asysty. Nie, ja nie, moi drodzy. Brawo, brawo, brawo i jeszcze raz brawo dla fantastycznego Iworyjczyka. Rewelacyjny, rewelacyjny Zaha. Oprócz niego przepalamy trafionego Ndombele z paczki z gwarantowanym drużynem, z gwarantowanym tocem z drużyny społeczności. 79 spotkań, był bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo spoko, ale kij w niego. No i przepalamy też Rubena Diasa, czyli akurat bardzo dobry traf, ale wysoko oceniony, a w miejsce Rubena Diasa. Przepraszam bardzo, kogo interesuje jakiś Ruben Dias? Z całym szacunkiem do Rubena Diasa, bo jesteś totalnym kocurem, chłopie. Ale co mi interesuje jakiś środkowy obrońca, jeżeli ja zaraz dostanę takiego środkowego obrońcy, jakim jest Marcel Desailly? Przepalamy też Taverniera w wersji bohaterowie nagłówków, czyli Headliners. 326 spotkań, 12 trafień, 39 asyst. Moi drodzy, to jest kolejny zawodnik, który żegna się z naszym klubem. No i żegna się w wielkim stylu, moi drodzy, tak więc poproszę o zostawienie serduszka dla bohaterów, bo są niewątpliwie nimi i teraz bez żadnych... Boże, ja się zastanawiam, jak bardzo mnie w tym momencie bluźnicie przed komputerami, widząc, co ja przepalam. Ale moi drodzy, ja w tym momencie... Ja to robię. Ja to robię. Kolejne SBC ukończone, dostajemy za tą małą paczkę... No nie, to jest żenada akurat. 6 rzadkich zawodników, w tym co najmniej 5 złotych. No z drugiej strony nie brzmi to aż tak tragicznie, ale... Dlaczego nie dostajemy tutaj jakiejś paki za 100k albo czegoś takiego? Powinniśmy dostać za ten najwyższy skład co najmniej paczkę za 50 koła, za 100 koła. Jakoś tak to powinno wyglądać. A wygląda jak wygląda, moi drodzy. Z tego co widzę, to te paczki się nam udało już posprzedawać. Więc jest super. Znaczy, przepraszam. Sprzedał się z tego co widzę od razu ten Romero, bo już mamy 154 tysiące monet, więc gitara. Zabieramy się za ostatnie składy. 86 punktów overalla Francja i tutaj mamy jeszcze 85 Chelsea. Niech stracę, zakupiłem sobie Jamiego Vardiego, żeby tego Chilwella nie przepalać.
głupi sentymentalizm z mojej strony, totalnie, nie wiem dlaczego jestem taki sentymentalny, ale moi drodzy, przepalamy kolejny skład oceniony na 86, tak, wszystko jest zrobione do granic możliwości, wszystko jest zrobione absolutnie idealnie, więc czas odpalić kolejną paczkę, mieszaną paczkę piłkarzy Prime, 4 złotych, 4 srebrnych, 4 brązowych. Czy będzie tutaj coś interesującego? Czy trafi się nam na przykład drugi Romero? Nie, niestety nie trafimy nawet ekranów, szkoda. Ale ten Romero, powiem wam, nie będę narzekał już na żadną paczkę tutaj do samego końca, bo Romero naprawdę zrobił mi robotę. Romero super doładował budżet, dzięki niemu możemy spokojnie przepalać te karty, nawet nie tracąc tych najlepszych zawodników, więc elegancko, moi drodzy. Czas na SBC Skała. 85 punktów overalla, 70 zgrania, więc dosyć dużo. Ale do tego możemy użyć oczywiście piłkarzy z Team of the Week. Z tego co widzę, to w tym SBC muszę przepalić zawodnika Chelsea, więc jak najbardziej, moi drodzy, przepalimy sobie Chilwella. Tak wiem, pewnie większość z was powie, że Thiago Silva przepal i tak nim zagrać nie będziesz mógł, ale moi drodzy, Thiago Silva nie odzyskam. O to chodzi, że Thiago Silva już w żaden sposób nie odzyskam, a Chilwella sobie spokojnie mogę odkupić za dokładnie taką samą kwotę, za jaką tutaj go kupiłem. Fakt faktem, to już tak czy siak jest mała historia, bo ten Chili ma 76 spotkań u nas rozegranych, ale mam nadzieję, że się nie obrazisz, Chilwell. To nic osobistego. Standardowo już dokupujemy Hugo Lorisa, żeby móc tylko podboostować sobie tę ocenę tak jakoś w miarę bezkarnie, ale moi drodzy, dzięki temu, jak sami widzicie, mamy idealnie ukończone, a cało SBC jest sponsorowane przez Jesusa Navasa i jego ocenę ogólną. Tutaj no, nie mam żadnej więzi z żadnym z tych piłkarzy, jedyne co no to Chilwell, ale poza tym, moi drodzy, to wszystko też leci do pieca, więc moi drodzy, definitywnie, tak, dzisiaj ukończymy na 100% Marcela Desailly'ego. To jest coś naprawdę niesamowitego, ale to się stanie i warto było zagrać kilka tych Foot Champions, zgarnąć te nagrody, żeby móc dostać faktycznie później takich piłkarzy, żeby móc te karty przepalić. Tutaj jeszcze ten Romero mi fajnie podboostował budżet, więc naprawdę jestem mega, mega zadowolony. Szkoda, że z tych paczek nie leci więcej jakichś użytecznych kart, ale tak jak mówię, sam Romero jest dla mnie rewelacyjną opcją i dziękuję za niego. Czas na ostatnie 4 składy, z czego tylko 2 są cokolwiek warte i to też nie jest jakiś najwyższy wartość, bo 84 punkty overalla, tutaj musimy użyć Informa, tutaj jakiegoś piłkarza z Milanu musimy dać, raczej go znajdziemy, tak więc do roboty. No to przecież to jest też mała legenda, panie Tonali, no zapraszam. Tak więc to SBC sponsoruje Manuel Neuer, player piku, 95 punktów overalla, oprócz tego Sandro Tonali. No moi drodzy, to jest też legendarne SBC, legendarna karta. No i co, przepalamy Rossoneri, tak więc też leci do pieca i mamy to, kolejne SBC ukończone, tym razem złota paczka zawodników, więc ją też odpalimy. I kto wie, może pozytywnie się zaskoczymy, w FIFA 18 trafiłem w takiej paczce i to darmowej, Cristiano Ronaldo. Tak nie wygląda Cristiano Ronaldo, nie pamiętam, żeby tak wyglądał Cristiano Ronaldo. Czas na ostatnie 3 SBC, z czego, no na dobrą sprawę, tylko jedno jest cokolwiek warte, moi drodzy. Skład oceniony na 83, więc zrobimy to na totalnym luzie, tylko zgranie zespołu, kurde, no to wiecie co, wrzucam sobie po prostu tutaj jednego toca, niech to będzie ten Carrasco, nie wiem, chyba mam kogoś jeszcze, wydaje mi się, że przepaliłem chyba wszystkie swoje piki. Tak, przepaliłem wszystkie te wysoko ocenione piki, a resztę po prostu zbuduję z jakiejkolwiek tam ligi, co tylko trzeba będzie. No i mamy to. Elegancko, elegancko, moi drodzy, przestawię sobie tylko tych zawodników, żeby to wszystko się zgadzało ze zgraniem. No i nawet nie muszę się jakoś specjalnie bardziej starać. Mamy to. Dziękujemy panie Carrasco, świetnie mi się tobą grało, masz fantastyczne statystyki, 34 mecze, 36 bramek, 14 asyst, ale kij w to, moi drodzy, podziękujmy panu Carrasco, bo był naprawdę super. Ale chłop leci do pieca, na razie. Tak więc moi drodzy, żegnamy. Przepalam tam jeszcze jakąś kartę Aido. W sumie mogłem go sobie akurat zostawić. No ale no mniejsza już z tym, moi drodzy. Czas na kolejną paczkę. 24 karty, jakieś jednorazowe, niejednorazowe. No w tych paczkach już raczej nie spodziewałbym się czegokolwiek, ale oczywiście dla kwestii formalności czystych otwieram je wszystkie na żywo razem z wami. I wyglądają one tak. Ale to się, moi drodzy, dzieje. W tym momencie wchodzę w dokładnie srebrny skład, a nawet wejdę sobie w budowanie tego składu. Niech mi sama gra przygotuje tę drużynę, bo nie ma sensu się tutaj jakby... Po prostu sortuję od oceny rosnącą karty niewymienne, niech wykorzysta. Nie wiem, czy mam takie niewymienne srebrne. Mam takie niewymienne srebrne, tylko potrzebuję tutaj zgranie jeszcze dorzucić. Kto tutaj nie ma zgrania? Dlaczego ty, chłopie, nie masz zgrania? Już ci robię tak i masz to zgranie, moi drodzy. I teraz tym samym... A, potrzebuję 11 rzadkich. No i fantastycznie, nie wyszło to aż tak dynamicznie jak się spodziewałem, ale nie byłem przygotowany, że tam ma być ich rzadkich. No trudno, mniejsza z tym, moi drodzy, duża srebrna paczka.
No niech będzie, dobra. Srebrne karty się przydają zawsze do robienia jakichś icon swapów, więc zapraszam serdecznie. Może coś srebrnego interesującego tutaj będzie, ale moi drodzy, to już jest to wielkie, gigantyczne odliczanie, aż w końcu do naszego składu Chelsea dołączy kolejna przepotężna ikona, która w końcu załata ten nasz blok defensywny. Marcel Desailly, no jesteśmy od niego dosłownie o jeden skład. Brązowy, bardzo proszę, niech to będzie brązowy i budujmy tę drużynę. Niech to będzie tylko po prostu niewymienne, a zresztą mniejsza z tym, co mi tutaj zbudowało, niech będzie. Muszę tylko tutaj przerzucić jeszcze na rzadkiego. I moi drodzy, tym samym mamy to. Zrobiliśmy Marcela Desailly'ego. Zapraszam bardzo serdecznie, odbieramy nagrodę, ale moi drodzy, oto i on jest zrobiony. Marcel Desailly, no jaram się niesamowicie, ale mamy w końcu. Ja nawet sobie zrobię znowu zdjęcie pamiątkowe, wyślę do ojca. Tak jak w przypadku Drogby, to teraz też mu napiszę, że tato, badaj co tu się wyprawia. Sekunda, cyk, nie no nie selfie, proszę, taki, ja wiem, że piękny jestem, ale bez przesady. I elegancko, moi drodzy, mamy zdjęcie zrobione. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama Nexium. A teraz czas przyjąć tę kartę Historię Icon Prime. Marcel Desailly, oceniony na 92, no zapraszam, zapraszam, jest i on! W końcu dołącza do Drogby, nie będzie dawował, nie będzie uciszał, on nie musi takich rzeczy robić, bo każdy kto go widzi wie, że to jest permanentna klasa sama w sobie. Marcel Desailly oceniony na 92 w końcu do nas trafił. Witamy, po prostu mua. Cześć Marcel, piękny jesteś, fantastyczny jesteś, rewelacyjny jesteś. No to co? Moi drodzy, jak mamy za sobą Desailly'ego, czas zagrać jakieś 1-2 Foot Champions i zrobić S1. Nie ma na co czekać. No to czas, moi drodzy, przejść do naszego zespołu. I tak, wiem, Chilwell, wiem, przepraszam. Chili, zaraz cię odkupimy. No nawet w trybie natychmiastowym. Ja cię odkupię teraz, gościu, żeby nie było. Proszę cię bardzo, czekaj. Damy sobie tutaj Man of the Match, żebyś Chilwell wrócił. Wrócisz jak król, będziesz pomagał z ławki rezerwowych, na pewno jesteś kocurem, my o tym wiemy, więc zapraszam serdecznie. Ile my na ciebie musimy wydać? 23-24 tysiące monet? Chłopie, wszystkie pieniądze tego świata ja ci dam, tylko przyjdź do nas. Oj, czekajcie, czy on podrożał? Chyba wygląda na to, że ten Chilwell podrożał, ale jest. Jak widzicie, wrócił, ale tylko chwilowo, ponieważ w jego miejsce wlatuje, no nie, nie wypożyczony Marcel Desailly, chociaż wypożyczony okazał się być totalnym kocurem, no to co, moi drodzy, będzie wyczyniać jego standardowa wersja, więc poproszę bardzo serdecznie o ogromkie brawa dla Marcela Desailly'ego, który wylądował w naszym składzie. I o matko boska, jak ta drużyna teraz wygląda, wygląda naprawdę, naprawdę mocarnie. A jak jeszcze dołączy do tego składu ten Michael Essien w wersji odpowiedniej, czyli w wersji Optimus Prime, jak kupimy sobie tutaj Gianfranco Zole Optimus Prime, to o matko boska, klękajcie narody, bo to co się tutaj będzie działo, to będzie nieludzkie, to będzie niepojęte, ale to będzie najpiękniejsze na świecie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, jaram się niesamowicie, cieszę się, że po tym, gdy wykonałem Drogbę, po tym, gdy ten chłop się sprawdza u nas absolutnie idealnie, wykonaliśmy Marcela Desailly'ego, teraz czas się zabrać trochę do roboty, pozgarniać trochę wysoko ocenionych kart i lecimy z tematem po Michaela Essiena. Dzięki piękne, dziękuję z całego serca, mamy to! Marcel Desailly.